Siemaneczko, jestem Lucek, zapraszam Was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5. Moi drodzy, jak skonfigurować poprawnie wyścig na Goliacie, jak zrobić tuning, co i jak. Pokażę Wam w tym odcinku, bo dużo dostaję komentarzy, informacji o tym, że ktoś puścił samochód z mojego poradnika na Goliata i mu się samochód rozwalił, stał rano i no niestety był problem. Samochód nie dojechał, nie dostał punktów, nie dostał kasy i wielki płacz. Co to się stało, Lucek? Jak to tak jest? Patrzę na jego tuning, a samochód stuningowany, 2000 koni mechanicznych, zero spoilera, zero jakichś opon, byle jaki tuning, byle by, wiesz, jak najwyższą prędkość maksymalną osiągał. Nie tędy droga! Słuchaj mnie teraz, ja ci powiem, co trzeba zrobić. Krok po kroku i wszystko rób po kolei, a będziesz szczęśliwy i bogaty w Forzie Horizon 5. Więc ten poradnik dotyczy tylko i wyłącznie Sesto Elementa. Będziecie mieli gotowy tuning, będziecie mieli gotową, przygotowaną trasę na 30 okrążeń i samochód będzie pokonywał te zakręty, w których się u Was pewnie zawsze wywalał, w taki sposób, jak tu widzicie. Przed chwilą pokonał zakręt, na którym samochód się zawsze wywala, jeśli jest źle skonfigurowany, i ten zakręt, voila, proszę bardzo, doskonale pokonuje samochód na autopilocie. Tutaj czasami trochę wypada, ale zaraz wraca na tor i generalnie jest spoko, nie? Dobra, no to już Wam wszystko pokazuję, krok po kroku, co trzeba zrobić, żeby mieć gotowy tuning dla Sesto Elemento. Zacznijmy sobie od początku, więc zdobyliście sobie z Will Spinów Sesto Elemento Forza Edition. Ten samochód ma bardzo dobre skille do tego właśnie wyścigu, świetnie skręca, robi ten wyścig bardzo szybko na autopilocie. Musicie sobie wyposażyć wszystkie skille do niego, jakie ma. Dostaniecie w nagrodę nawet Will Spina, ale najważniejsze są tutaj boosty do XP. Nie będę Wam tłumaczył, co one dokładnie robią, ale co 10 wyścigów musicie sobie to dodatkowo wykupywać, nie? Bo to ja już zrobiłem sobie 2 na tej konfiguracji i musicie sobie to wykupywać za każdym razem, jak samochód ukończy jakikolwiek wyścig. Nie tylko ten, gdzie będziecie jechać na autopilocie. I teraz bardzo ważna sprawa. Ja sobie ten samochód zresetuję teraz do ustawień fabrycznych, ale zanim to zrobię, muszę przejść do mojego garażu. Słuchajcie, wczytywanie konfiguracji tuningowych w jeździe dowolnej w Forzie Horizon 5 jest trochę zbugowane i nie do końca ładuje nam się taki tuning, jaki powinien. Więc żeby poprawnie załadować tuning, ja sobie tutaj zresetuję, hops. Widzicie, że samochód ma teraz spoiler standardowy, no jest goły i wesoły, no nie? Więc żeby poprawnie załadować tuning, musicie sobie go załadować z Waszego garażu albo z Festiwalu Horizon. Musicie być generalnie w domku, bo jak będziecie w jeździe dowolnej i tam ładować ten tuning, no to coś jest nie tak w Fordzie i nie działa to dobrze. I teraz ja Wam pokazuję, w jaki sposób wyszukać odpowiedni tuning. Tutaj wpisujecie sobie kod, który Wam teraz podaję na ekranie. Wpisujecie go sobie tutaj, czy to na komputerze, czy to na konsoli. Po prostu wpisujecie tutaj odpowiedni numerek. Zawiesiła mi się konsola. O, dobra, odwiesiła mi się. Tutaj wpisujecie sobie numerek, wyszukujecie i macie mój tuning, no nie? No i po zainstalowaniu tuningu nie będziecie mieli wglądu do tego, jak skonfigurowany jest ten samochód, tylko możecie go obejrzeć sobie w jeździe dowolnej tam dookoła albo w Forza Vista. Nie możecie zobaczyć, jak on jest skonfigurowany, jak od kogoś bierzecie jakiegoś tuna. No ale to dla Was nie ma znaczenia. No i dobra, samochód mamy już przygotowany pod Goliata. Jak na przykład ktoś z Was wpadnie na pomysł, żeby sobie wczytywać tuningi z tego menu tutaj, no to powiem Wam, że jest problem. Próbowałem, testowałem i coś jest nie tak z tymi tuningami, jak wczytujemy sobie jeden tuning, potem drugi, potem trzeci. Okazuje się, że nie wszystko słapuje nam się w naszym samochodzie tak, jak powinno, więc lepiej robić to w garażu jest dobrze. I teraz przechodzimy sobie do Goliata. Goliata przy okazji odblokowuje się przez Horizon Adventure. Wchodzicie sobie do Mexico Main Stage, i tutaj macie te wszystkie rzeczy do odblokowania, to sobie odblokowujecie za wyróżnienia, czyli po prostu musicie trochę fabuły przejść, dostaniecie odpowiednie punkty i odblokuje Wam się Goliat, czyli wyścig dookoła mapy, na którym możecie sobie ustawić ile okrążeń chcecie. Ja dla Was przygotowałem dzisiaj wyścig na 30 okrążeń, który to Sesto Elemento pokonuje w niecałe 5 godzin. Tam 40 chyba, 4 godziny i 40 chyba 8 sekund jakoś tak, czy minut. 48 minut, dobra, nieważne. Wchodzicie sobie i teraz tak, wchodzicie sobie w Event Lab Creations i tutaj tak samo, wyszukujecie sobie Goliat,
który dla Was przygotowałem. Wpisujecie sobie kod, który teraz Wam się pojawia na ekranie. Wpisujecie sobie pyk, pyk, pyk. Wyszukuje Wam się Goliat, ja już go mam. Odpalam, wybieram wcześniej stuningowany samochód i zabieramy się do jazdy. No i teraz kolejna bardzo, bardzo ważna rzecz, czyli ustawienia poziomu trudności. Ten wyścig jest bez żadnych przeciwników. Tak, więc możesz sobie ustawić przeciwników na maksymalny poziom, więc mamy 50% więcej kredytów za ten wyścig. I teraz zobaczcie, ustawiamy sobie tutaj hamowanie na asystowane, nie jakiś tam ABS bez wyłączeń, musi być asystowane koniecznie. I sterowanie, słuchaj mnie teraz. I sterowanie musicie mieć na auto steering, tutaj musicie mieć trakcję włączoną i stabilności, kontrolę stabilności musicie mieć też włączoną. Skrzynia automatyczna, to musi być, bez tego jesteście straceni, wstaniecie rano, komputer gorący, kasa, gówno, nic nie będziecie mieli. Musicie to skonfigurować tak, jak jest tutaj i koniec, no. I bez pytań potem, jak to zrobiłem, co zrobiłem, czego nie zrobiłem. Wszystko macie jak na patelni, kody do tras, nic nie musicie konfigurować. Nic nie musicie tuningować. Jak sobie skonfigurujesz swój samochód, będzie miał 2000 koni mechanicznych, będzie jechał 400 albo 500 km na godzinę i będziesz chciał szybko przejechać Goliata, to się przeliczysz. Dobra, bierzesz pada albo klawiaturę, nie ma znaczenia. Możesz na klawiaturze położyć sobie na W coś ciężkiego, czy tam, nie wiem, na strzałkach tu się chyba jeździ, nie? Na strzałce sobie dajesz coś ciężkiego, żeby tylko samochód jechał do przodu. To nie ma znaczenia, czy to jest kontroler, czy to jest klawiatura, byleby samochód miał wciśnięty gaz do oporu i gitarka, i jedziesz. I zobaczycie, że Sesto w takiej konfiguracji, no ja nie wiem, co mam więcej powiedzieć, wszystko, tak? Przygotowałem Wam konfigurację dla tego samochodu, przetestowałem, sprawdziłem, ale jak chcecie pokombinować sobie z innym samochodem, oczywiście droga wolna, tak? No ja wiem, że nie każdy od razu ma to Sesto Elemento, ale pamiętajcie, żeby konfigurować to w taki sposób, żeby samochód nie rozpędzał się jakoś bardzo szybko do 400 km na godzinę, tylko żeby te 400 km na godzinę osiągał no, po jakimś czasie, czyli docisk aerodynamiczny musicie mu zwiększyć na maksa prawdopodobnie, zależy od samochodu jaki macie. Musicie mu najlepsze opony szosowe zainstalować, czyli te takie sliki. Musicie mu, no właśnie nie za dużo mocy też pakować, bo ten samochód ma tak z 900 koni mechanicznych porobione, tak? Także możecie oczywiście używać innych samochodów. I zobaczcie, jak on sobie ładnie robi ten zakręt, z którego zawsze źle skonfigurowany samochód ci wypadnie. I tak samo zakręt następny, do którego sobie ten samochód podjeżdża. I ja sobie ten mój tuning wczytałem, kiedy z jazdy dowolnej, ten sam tuning z jazdy dowolnej go sobie wczytałem i samochód wypadał mi z tych zakrętów, za każdym razem. Jak musicie sobie ten tuning wczytać z garażu, bo inaczej będzie wam się pieprzyć, no, wam się popsuje i rano wstaniecie po pojeździe na Goliacie i co? I gówno. Dlatego musicie wziąć ten tuning i zainstalować go z garażu, bo inaczej będziecie mieli kaszane i tragedię. Ja może jeszcze porobię jakieś tuningi do tego Goliata dla innych samochodów, bo inne też się tam mogłyby nadawać. No ten Mercedes CLK na pewno da się dobrze skonfigurować pod Goliata, też dobrze się prowadzi. On jest wolniejszy od Sesto Elemento, mniej expa zarobi, a przez to będziecie mieli mniej wyspinów. Ale da się, no da się go też tak skonfigurować, żeby działał w miarę dobrze, no nie? No i tutaj też przygotowałem wam odpowiedni tor, odpowiednia pogoda, odpowiednia pora roku. Wszystko tak skonfigurowane, żeby bot jechał optymalnie. Tutaj dojedziemy sobie jeszcze do następnego zakrętu, który jest na takim biomie pustynnym. I na tym biomie pustynnym też samochód, na takim dość niepozornym nawet zakręcie, też samochód źle skonfigurowany zawsze ci wypadnie, nie ma zmiłuj. Sesto Elemento, przygotowałem wam ten wyścig na 30 okrążeń, myślę, że to jest odpowiednio. Dostajecie za to jakieś, nie wiem, 1,5 miliona XP, to jest też sporo wheelspinu, około 64 wheelspinów się zdobywa. Samochód przejeżdża to mniej jak 5 godzin. Na okrążenie robi chyba 9 minut 48 sekund, na to pierwsze okrążenie 51 sekund, a na następne tam parę sekund mniej. No i zaraz sobie podjedziemy do tego zakrętu, gdzie samochód też zawsze się wywala i uderza w ten taki domek, kojarzycie? Ci, co sobie już robili tuningi tutaj na Goliata, na pewno kojarzą. To jest bardzo nieprzyjemne, jak rano wstaniesz, na przykład, albo gdzieś tam poszedłeś sobie coś robić i samochód jechał ci Goliata, a tu
gówno, samochód gdzieś w drzewie stoi albo w jakiejś skale, no nie? O, tutaj jest też taki moment, kiedy samochód wypadał. No i teraz dojeżdżamy sobie do tego biomu pustynnego. I tutaj mamy taki dość niepozorny zakręt, no nie? I z niego samochód wypadał, o, i uderzał w ten taki drewniany domek po lewej stronie. Zobaczcie, jak ta konfiguracja radzi sobie z tymi zakrętami, kiedy mamy odpowiednio wszystko przygotowane. Także co, z mojej strony to tyle. Pokazałem wam krok po kroku, jak to skonfigurować. Samochód może sobie teraz bez przerwy jechać te 30 okrążeń i absolutnie nic się nie wydarzy. Przed chwilą to testowałem, dzisiaj przetestowałem całe 30 okrążeń, puściłem samochód na 5 godzin i nic się nie działo, także spokojnie możecie z tego korzystać. Co do banów, bo część osób mówi, że Playground Games będzie stosować jakieś bany przeciwko temu. Bany są, ale te bany są na glitcha, to nie jest glitch zresztą to, co wam teraz pokazuję, to jest normalna rzecz w grze, wciskasz sobie gaz i jedziesz, tak? To nie jest glitch. To jest normalna rzecz w grze, możesz tak skonfigurować grę, żeby tak jeździć, no. Natomiast bany dotyczą glitcha, który często na TikToku się pojawia, chociażby Yoji chyba też pokazywał tego glitcha, gdzie się tam skacze na jakiejś rampie i samochód jest do góry kołami, no i wtedy on nabija te punkty skillu. Za to są bany. Za Goliata nie ma banów. Ja jeździłem już wiele razy, moi koledzy też i nikt nie dostał, ale jeśli ktoś jeździ i Goliata i jeszcze sobie robi tą rampkę, no to dostanie bana, ale ten ban też nie jest jakiś chyba dotkliwy, on tam, nie wiem, na tydzień się dostaje ograniczenie jakieś tam do gry i tyle, i potem ten ban schodzi, także możecie sobie dalej grać. Twórcom zależy na tym, żeby gracze jak najdłużej grali w ich grę. No i nie chcą, żeby, wiesz, wszystko od razu przeszli za jednym razem, bo się znudzą i nie będą chcieli grać, no. Więc im zależy na tym, żeby jak najdłużej gracze sobie, wiesz, radzili i nie używali różnych gliczy do zdobywania jakiejś tam przewagi w grze. To jest tylko taka przewaga czasowa, bo po jakimś czasie ktoś i tak zdobędzie przecież te wszystkie samochody, te wszystkie punkty, to wszystko tu odblokuje, tylko więcej czasu mu to zajmie, no nie? Tak to wygląda, zobaczcie, furka jedzie sobie ok, nie będę wam pokazywał całego okrążenia, bo tutaj do końca toru już nie ma żadnego zakrętu, który by sprawiał jakiś większy problem niż te, które wam pokazałem przed chwilą. Także spokojnie możecie sobie to testować, spokojnie możecie sobie w ten sposób zarabiać. Nie bójcie się, za skille zarobione kupujcie sobie Jeepa Willisa, odbierajcie z niego Super Will Spina. Dodajcie sobie go do ulubionych tego Jeepa Willisa, z którego odbierzecie sobie Will Spina i dzięki temu możecie sobie go zaznaczyć, żeby już go więcej nie otwierać i nie patrzeć w nim i sprzedawać i tam, nie wiem, kasować go z garażu czy coś. Bawcie się dobrze, kupujcie sobie nowe fury, kupujcie sobie różną zawartość w grze. Niedługo będą update'y do gry z nowymi samochodami, więc będziecie już przygotowani swoimi milionami na koncie. A ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. I strzałeczka, hej.